Panie Wiedźminie! Nie... O, ten mi wygląda na takiego, który by chciał się bić. Hej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? Dobra, bijemy się. To nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za sport? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadymasz? Jesteś wiedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz 3 moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz 3 razy? Wiesz co? Wolę normalnie obić ci gębę. Nie, słabo. Taki wiedźmin to żadna zabawa. Ale niech ci będzie. Mnie tam wszystko jedno. Panie i panowie, zaczynamy regularną walkę na pięści. Wiedźmin przeciwko kolosowi. A raczej zapłaty za... No, ile mam czekać? Za szybko dla ciebie, co? Co? Przeszła ci ochota? Ile mam czekać? Wiedźmin pokonał kolosa w regularnej walce na pięści. To było ciekawe starcie. No, no. Nieźle walisz, panie Wiedźmin. Dzięki. Teraz zostały ci pojedynki ze Szczotą i rycerzem zwanym Cicha Moc, jeśli chcesz się zmierzyć z mistrzem. Szczota zazwyczaj kręci się przy dokach na południe od górnego miasta, a rycerza znajdziesz w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy. Pistochlapie ogoniaskie! Pistochlapie ogoniaskie!
Buciory całe w błocie, puste włosy. Panie Wiedźminie, ponoć jesteś bardzo... To jak, Wiedźminie? Zmierzysz się z cichą mocą? Wyzywam cię na pojedynek. Mhm. Szlachetne panie, cni panowie. Za chwilę rozpocznie się walka. Kończmy to. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie. Teraz został ci już tylko szczota. Znajdziesz go w dokach na południe od górnego miasta. Potem będziesz mógł spróbować swoich sił w walce z mistrzem. Do walki z niesamowitym... Wiedźminie, weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. Nie lubię kłapać dziobem bez potrzeby. Wolę inne argumenty. Ah!
Wiedźmin jest mrukliwy i na żartach zna się mało, ale bije tęgo! Geralt wygrał ze szczotą! Właśnie zakwalifikowałeś się na pojedynek z mistrzem. Znajdziesz go w dokach. Gratuluję. Zaimponowałeś mi. Dzięki. Życie bywa w Boplerkowce. Żeby mnie tylko dostać na medyka. Potrzebuję dobrego prowiantu. Ej, Lalka! A ja to wymówię. Kurwa, pomóżcie! Patrz, to jest z nami! To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale... on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się na trzeźwo, to jak tańczysz bez muzyki. Tak, wyzywam się. Zaraz, zaraz! Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie, albo wypierdalasz. No dobra. Panowie, mistrz będzie się bił! Wreszcie! Możemy zaczynać. A ktoś mi tu celnie zarykosztował. Jak cię sieknę, to ci jebnę. No dalej. A ktoś mi tu celnie zarypostował. Jak cię sieknę, to ci jebnę. A ktoś mi tu celnie zarypostował. Siekle, to ci jebne. Zaraza! A tu celnie zarypostował. Jak się siekle, to ci jebne. Boż ty! Łowiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego.
Dobra walka. Normalnie powiem ci... Właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Oto twoje trofeum. Jak się nie napije, to się nie pożyje. Od kąpieli skóra się ściera. Ej, lalka.